konferencja ze znanym dziennikarzem TVN-u, ale jednocześnie padł temat, dosyć nowatorski pomysł. Włókniarz zakłada szkołę nauki jazdy. Proszę coś więcej powiedzieć na ten temat. Tak jak mówiłem, że Włókniarz to będzie firma, która będzie zarabiała pieniądze i przez reklamy, i przez inną działalność. To jest właśnie jeden z pomysłów, który nam gdzieś tam się kiedyś urodził. Mamy zamiar otworzyć szkołę jazdy Włókniarz Częstochowa. Proszę powiedzieć coś więcej, kiedy ewentualnie coś takiego uda się wdrożyć w życie? To znaczy jest to pomysł już od jakiegoś czasu realizowany, także będzie w miarę bardzo szybko naprawdę zrealizowany i ta szkoła powstanie w miarę szybko. Fantastycznie, życzymy powodzenia w takim razie i czekamy na kolejne nowatorskie pomysły. Dziękuję bardzo. Promocja bezpiecznej jazdy poprzez żurze. To jest taki dosyć ciekawy pomysł. Czy jak to była w ogóle inicjatywa i jak to się zaczęło? Właściwie jak to zwykle bywa. Gdzieś ktoś wpadł na pomysł, już nawet nie pamiętam kto. Myślę, że każda inicjatywa jest warta świeczki, jak to się mówi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo jazdy, tak? Być może jest to coś dziwnego, a tym bardziej zasługuje na uwagę, bo żyjemy w takich czasach, że rzeczywiście trzeba być może niekontrowersyjnym, ale rzeczy, które przyciągają uwagę, a które tym bardziej mają szczytny cel, są warte przede wszystkim zachodu, tak? I może to ktoś określi, że to dziwny pomysł, żeby przez żużel promować bezpieczną jazdę, ale jak najbardziej jest to moim zdaniem słuszne i potrzebne przede wszystkim. Bo ta potrzeba, różne były formy i różne formy widziałem promocji bezpieczeństwa, nawet tam jacyś celebryci, ludzie niezwiązani w ogóle z motoryzacją angażują się w tego typu akcje i każda akcja w Polsce, która ma promować takie bezpieczne, odpowiedzialne jeżdżenie, jest jak najbardziej moim zdaniem wskazana. Tym bardziej, że to nie będzie tylko sama akcja, że to prawda gdzieś jakiś tam baner albo zrobimy akcję w prasie, w mediach. Tylko chcemy, żeby tu rzeczywiście było coś, co zostanie na lata i co będzie pracowało. Bo najłatwiej jest powiesić baner, który gdzieś tam później zniknie i przypomina tak od czasu do czasu kierowcom, którzy zobaczą ten baner lub nie, ale coś, co da efekt faktycznie podwyższania umiejętności, wiedzy kierowców, nie tylko w tym regionie, bo to może być przecież za parę lat być może jakaś kuźnia kierowców taka w Polsce, gdzie będą ludzie przyjeżdżać z całego kraju. Ważne, że jest inicjatywa, że są ludzie, którzy są zapaleni do tego i ważne, że są szanse duże powodzenia. I myślę, że to jest najważniejsze. Powiedz, czy jest to twój pierwszy epizod, jeżeli chodzi o współpracę z klubami żużlowymi w Polsce? Tak, tak. Pierwszy epizod z takiej współpracy, powiedzmy to, że chcemy coś wspólnie razem zrobić, bo oczywiście mam znajomych, szerokie grono też w innych klubach. Może nie związani, jeżeli chodzi o klub sportowo lub organizacyjnie, ale fanatyków sportu żużlowego jest bardzo dużo w Polsce i naturalnym jest, że po prostu przyjaźnimy się. Na koniec chciałem się odnieść jeszcze do wydanej niedawno książki Jazda Polska. Zachęcasz przede wszystkim również tych kierowców, którzy już mają, jeżdżą, poruszają się także od wielu lat do tego, aby wciąż doskonalili swoje umiejętności. Sam na konferencji wspomniałeś, że jest to pewna luka. Jak to twoim zdaniem wygląda? Czy to rzeczywiście ci kierowcy chcą się uczyć dalej? Jest duży progres. Jest duży progres. Ja obserwuję to przede wszystkim nie tylko w rozmowach takich gdzieś tam z ludźmi, ale przede wszystkim w szkole u mnie, w akademii. Ludzie chcą się uczyć. Jest duży postęp, jeżeli chodzi w ogóle o rozumienie potrzeby stałego, permanentnego uczenia się. I ludzie sami przychodzą, co jeszcze 15 lat temu, jak zakładaliśmy szkołę, wydawało się czymś w ogóle bez sensu, bo żeby przyjść do szkoły w Polsce, gdzie każdy kierowca jest super kierowcą, to żeby otworzyć szkołę, która kierowana jest dla kierowców, którzy mają prawo jazdy, muszą sami przyjść z własnej nieprzymuszonej woli, to muszą przede wszystkim przyjść po to, żeby się po coś nauczyć. No jeżeli jestem idealnym kierowcą, to czego ja się mogę jeszcze nauczyć? A to nagle zaczęło funkcjonować i ludzie faktycznie zaczynają garnąć się do tej wiedzy, chcą wiedzieć więcej, chcą potrafić więcej. Przede wszystkim
czują, że to nie jest jakiś dyshonor, że ja czegoś nie umiem jeżdżąc samochodem. To jest bardzo ważny taki skok, jeżeli chodzi o rozumienie, o dojrzałość motoryzacyjną w naszym społeczeństwie. Poza tym wszystkie akcje, które przez ostatnie około 5 lat były takie promujące bezpieczną jazdę, otworzyły też umysły. I ludzie faktycznie zrozumieli, że jest potrzeba jakby bezpiecznego jeżdżenia i bezpiecznych zachowań, nie tylko wśród innych, ale to dotyczy mnie. Czyli ja powinienem też umieć więcej, potrafię zrobić coś w sposób odpowiedzialny w tym samochodzie i ludzie po prostu zaczynają się garnąć do tej wiedzy. Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że ta współpraca z włókniarzem przybierze szerszych kręgów. Będzie można Ci również w miarę Twoich możliwości czasowych zobaczyć na stadionie. Mam nadzieję, bo jest co oglądać. Zapraszamy. Ubiegłoroczne mecze włókniarza pokazały, że na tym torze dzieje się bardzo, bardzo wiele. Mamy tutaj dużo walki i być może rzeczywiście da się Ciebie zarazić nie bardzo tylko żużlem, w sensie może bardziej szerszym. Bardzo chętnie właśnie o to chodzi. Walka na torze, a na drodze spokojna jazda. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie.